Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry. No jesteśmy w Warszawie. Z jednej strony mi smutno, z drugiej strony się bardzo cieszymy, że zgodził się pan dołączyć do naszego projektu Wajda Making, opowiedzieć o tej niesamowitej współpracy. Zacznę może właśnie zupełnie od drugiej strony, bo jesteśmy w Warszawie, jesteśmy w Akademii Teatralnej, na której lata temu mógł pan prowadzić zajęcia, powrócił też do Akademii z zajęciami, no ale szkołę aktorską skończył w Krakowie. To też w Krakowie trafił na deski niezwykłego teatru, w którym mógł się spotkać właśnie z Andrzejem Wajdą. I zapytał o ten Kraków. Jak pan łączył Andrzeja Wajdę z Krakowem? Czy Wajda był krakowski? Z Wajdą się spotkałem jako aktor, dlatego że zacząłem grać u Konrada Swidalskiego, bo to jest bardzo ważny element tego. I zacząłem grać główne role, co nie jest bez znaczenia. Trzeba powiedzieć, to był jeden z najwybitniejszych reżyserów światowych, nie tylko polskich. W związku z tym, jak Wajda zobaczył mnie u Konrada Swinarskiego w szekspirowskich rolach, no to potem śmialiśmy się, to pomyślał, że to widocznie nie jestem takim złym aktorem. To jest pierwsza rzecz. A druga sprawa, no, a sam robił Wesele. Już z Hübnerem był umówiony i tak dalej. Więc to jakby zaczynał życie. Już reżyserował w teatrze, ale to nie było jego pierwsze zajęcie, ale jednak teatr go pociągnął. Robił jednak kilka, zrobił wielkich spektakli. I po prostu jeszcze przed wszystkim no, zaproponował mi rolę tego Wierchowińskiego w Bielsach. Jeszcze zagrałem Jezusa w jego filmie, więc ta współpraca się tak zaczynała. Ja nie byłem aktorem, czy postacią, tak to nazwę, Olbryskiego. Tak, to Cybulski, James Dean polski, prawda? Bo to jest inna kategoria obecności w filmie i popularności. Ja byłem aktorem teatralnym. Do dnia dzisiejszego uważam się, pomimo że zagrałem w kilku filmach, uważam się za aktora teatralnego, albo uważam, że to źródło. Teatr jest źródłem. I tam występuje prawdziwe aktorstwo i prawdziwa sztuka. I to było niesłychane doświadczenie, dlatego że Konrad Swinarski był diametralnie inny niż Wajda. Kompletnie inny. Przede wszystkim był niezwykle precyzyjny i to brzmi źle, zabrzmi źle. Był intelektualistą. To znaczy, jak analizował sztuki, to myśmy długo siedzieli przy stoliku. Trzeba powiedzieć, Wajda był malarzem. Jeżeli możemy taką kategorię, to był malarz. To, że on reżyserował filmy, to jako malarz. I zresztą zawsze mówię, jak zobaczył Wróblewskiego obrazy, to pomyślał, nigdy nie będę takim malarzem. Ale cały czas rysował, on widział świat jak z miejsca malarza. To jest inny świat, jeśli chodzi o aktora. Dlatego, że aktor, taki powiedzmy sobie książkowy, to jest taki aktor, że reżyser mówi, pan zrobi to, pan wyjdzie tu, pan zrobi to. A Wajda tego nie potrafił. On nie był reżyserem. Wajda, zresztą Swinarski też tak nie mówił, tu pójść, ale miał tą strukturę w środku, był organizatorem, bym powiedział, sceny, przestrzeni. Wajda odbierał to jako malarz, budował jakieś przestrzeń, tak jak się obraz, nie jestem malarzem, ale lubię malarstwo i zbieram malarstwo, tak sobie wyobrażam, jakbym był malarzem, że jakiś się pojawia element, który mnie fascynuje, i ten element jest elementem dramaturgii. I tak budował swoje spektakle. Ja to uwielbiałem, byłem może nie jednym z nielicznych aktorów teatralnych, bo proszę pamiętać o tym, że to nie dzisiejsze czasy,
gdzie wszystko się jakby zmieniło. Tam były tradycyjni aktorzy, którzy przychodzili do teatru, którzy czekali z rolą naumianą na pamięć, co mam zrobić, a Wajda tak nie potrafił, tak nie pracował. Ja to uwielbiałem, dlatego że ja czułem się i myślę, że większość aktorów, czy niektórzy aktorzy czuli się, że byli współtwórcami tego, co on robił, a przy tym, nie mając tego nastawienia takiego reżysera teatralnego do aktora, kochał aktorów, czuł bardzo dobrze. No i tak się taka nawiązała między nami jakaś współpraca, gdzie to się tak rozwijało z latami, latami. No już wspomniał pan te Biesy, ten spektakl, który z jednej strony jako scenografia był mistrzowski, pokazanie to właśnie tego obrazu na scenie, tej scenografii pani Krystyny Zachwatowicz, z drugiej strony tej demoniczności, którą wręcz zauważono wtedy, że pan w jakiś sposób pokochał. Bo mówiono wtedy Szturowi, graj jak Wojtek. Tak, ale to niemożliwe jest po prostu, bo to jest moje dziecko. To ja urodziłem tę rolę i to, żeby 100 Szturów było, to nikt nie zagra tego tak jak ja. Dlatego, że on po prostu musiał, wszedł w spektakl i zaczął robić to, co ja. Czyli po prostu sobie, nie mógł sobie pozwolić na stworzenie swojej roli, bo był już wszedł w gotową strukturę, to jest pierwsza rzecz. A druga sprawa, że to ze mnie ta postać jest moją postacią, zresztą Wajda to zawsze powtarzał, on tylko mógł mnie naśladować. W związku z tym, no bo mnie musiał zastąpić. To jest w tym sensie moja rola, dlatego że to jest przypuszczone przeze mnie, to jest stworzone przez mną, jeżeli tak mogę powiedzieć. No i... A jak pan wspomina ten proces twórczy, który no, jest w zapiskach bardzo burzliwy? Nowicki wchodzący w konflikt z Wajdą. Permanentny konflikt. Permanentny. Tam był... Zapytany przez Zachwatowicz, pan profesor, kiedy nauczy się tekstu, on powiedział, że kiedy reżyser nauczy się reżyserować. Pan gdzieś w tym wszystkim z boku, ze swoją rolą, która nie musiała czekać na ich akceptację, bo sama się tworzyła. Jaki to był czas? No, przede wszystkim Wajda chciał mnie zrobić asystentem swoim. Nie zgodził się. Nie zgodziłem się. Bo tak jak papież mianuje kardynałów, na przykład chińskich, ale w sercu. Czyli ja powiedziałem, będę twoim asystentem, ale nikt o tym nie wie. Dlatego, że atmosfera w momencie, kiedy pracowaliśmy nad tymi Biesami, była nie do zniesienia. Nie będę o tym opowiadał, bo to nie warto tego, warto to tylko wspomnieć, ale nie warto się tym zajmować. Ten Dostojewski wydawałoby się nie do przełożenia. Wajdzie się udało go też przełożyć nawet na japoński, ale z tym spektaklami Dostojewskiego pokazywaliście się również w Londynie, dwa razy. W Anglii. Mhm. Z językiem i ze sztuką wydawałoby się niezrozumiałą dla Zachodu, a jednak odebrany został ten spektakl w sposób niezwykły. Jak myśli pan, czy to wynikało z tego właśnie, jak pokazaliście Dostojewskiego? Absolutnie. W Warszawie Warmiński wyreżyserował też Biesy. I w tłumaczeniu Kamin. Bo Kamin niczego nie zrozumiał z Biesów. Ja to mówię. Dlatego, że on, Francuz, kulturą francuską, wspaniały pisarz, nie mógł zrozumieć i ja myślę, że niewielu tak naprawdę rozumie Dostojewskiego, to znaczy czuje tę niesamowitą przepaść, tę czarną przestrzeń Dostojewskiego. I on zrobił adaptację, zrobił jako Francuz. Z kultury francuskiej. I myślę, że my, Polacy,
najbardziej oprócz Rosjan, bo ich to dotyczy, my naprawdę, bo my tak nie jesteśmy Rosjanami, a z drugiej strony jesteśmy niezwykle blisko. To, co zresztą w naszych, ja to nie chcę mówić o polityce, bo to nie o to chodzi, ale to, co mam, czy mamy problem z Rosją. Ja na przykład jestem, lubię Rosję, ja lubię kultury. Ja mnie lubię, to nie jest słowo. To jest niezwykle bliskie. Rozumie pan Rosję. Ja to po prostu rozumiem. Ja to czuję. Teraz w Moskwie byłem kilka razy, to tam z tymi ludźmi, jak się spotkałem, a spotykam się z tym samym poziomem ludzi wszędzie, to widzę, to coś jest takiego w sekundę, nie wiem, już nie chcę powiedzieć banalnie o kieliszku wódki, tylko coś się otwiera, coś mamy niezwykle dużo wspólnego. Oni nas zresztą niezwykle cenią, na kulturę, sztukę i tak dalej. Mamy coś wspólnego. I ten Dostojewski, myślę, w wykonaniu Polaków, w taki sposób wykonany, przebił się do Anglików. No, Konrad Swinarski właśnie mówił, był zachwycony tym spektaklem, że oni nie znają tej dziczy. Bo dla Anglika, jeżeli ktokolwiek był w Anglii, czy znak odrobiny kultury angielskiej, to rzeczywiście ten świat, oni byli, to tak jakby znokautował, no knockout. Oni stali, standing ovation był, nie wiem, 20 minut czy pół godziny. I proszę sobie wyobrazić, że oni mieli. To jest tak, a z drugiej strony jest to kultura, jeśli tak wydaje mi się, oni przecież mają Szekspira. To nie jest Racine, to nie jest Corneille, to nie jest to. To jest, oni dotykają czegoś też zła, prawda? Tam jest też piekło, diabeł, wszystko to, co się dzieje w tych sztukach szekspirowskich. Ale to, jak to Dostojewski ujął, to nie jest przypadek, że to jest taki pisarz, prawda? Myślę, że to Wajdzie się udało przekazać i oni byli, to się przebiło, a Dostojewskiego wszyscy cywilizowani ludzie znają. Przechodząc już do drugiej części rozmowy filmowej, Wajda rzucił też pana na bardzo głęboką wodę, poniekąd też francuską, w filmie Danton, który był przełożeniem spektaklu, który tutaj w Polsce się tworzył. Rzucił na tą francuską wodę kilku polskich aktorów, no ale pana przede wszystkim, w te bezpośrednie dialogi francuskie, w ten trud współpracy francuskiej. Oglądając film, głównie słyszymy postprodukcję, dogranie dźwięku, no ale to była też ta gra. Jak on przekonał polskich aktorów do wielkiej francuskiej produkcji z aktorami bardzo, no aktorami grającymi w swoim języku? No, trzeba powiedzieć, że myślę, że aktorzy, którzy nie zagrali, znowu będę mówił o Konradzie Swinarskim, u Konrada Swinarskiego w teatrze i u Wajdy w filmie, to mają zawsze takie, ja mam takie poczucie, mieli, bo już nie żyje ani jeden, ani drugi, takiej, nie wiem, czy kompleksu, czy czegoś, to było niezwykle ważne. Jak ktoś zagrał u Konrada Swinarskiego główną rolę w teatrze, to nie jest to, że zagrał główną rolę, tylko u Konrada Swinarskiego. Wie pan, to tak jakby, nie wiem, no, u tych wielkich, u Felliniego, wie pan, Bergman, to nie dlatego, że popularnie, bo popularnie są tych sitcomów, tych seriali aktorzy bardzo, i co z tego. Tak samo u Wajdy, jak aktor zagrał u Wajdy film, w filmie, wielu aktorów, którzy przez długi czas nie grali u Wajdy, w ogóle Wajda się nimi nie interesował z różnych powodów, czy nie miał dla niej roli. Bardzo na tym cierpieli. To był taki punkt, wyznaczony taki punkt. Jak się zagrało u Wajdy, i proszę zwrócić uwagę, że Wajda, który właśnie, jak powiedziałem, nie miał tego precyzyjnego, jak Erwin Akser, czy Konrad Swinarski, prowadzenia aktora, mogę powiedzieć, że w filmach Wajdy aktorzy fantastycznie grają. On miał jedną zasadę, pod którą się absolutnie podpisuję, że najważniejsza jest obsada.
A jak się dobrze obsadzi, to potem, to potem są skutki tego. No, czy można sobie wyobrazić inaczej Zbyszka Cybulskiego, kogo innego? Nie. A? I myślę, że w filmie, akurat ja mam to, miałem szczęście, że grając Robespiera, do którego nie chciałem zagrać, odmawiałem 3 razy, i Wajdzie i Hibny robię w Teatrze Powszechnym w Warszawie, bo uważałem, że to nie jest dla mnie rola. Bo po Wierchowieńskim, ja byłem, mówili, że nikt tak nie grał do tej pory. Ja z tego nie wymyśliłem, ja niczego nie wymyślam nigdy. Natomiast sposób, w jaki pokazałem Wierchowieńskiego, to był jakby zaprzeczenie Robespiera. I ja nie znam takich ludzi, ja moje role buduję z siebie. I z siebie konfiguruję, zmieniam, przemieniam. To ja nie chciałem tego zagrać, ale Wajda się uparł na mnie i Hibner też. No, jak się 3 razy, jak powiedzieli mi, że to jest dla mnie rola, to w końcu, nie będę opowiadał o tym, bo to nie jest o tym film, no w końcu zdecydowałem się, ale powiedziałem do Wajdy, mówię, zostaw mnie, na razie ja nie mogę próbować, tylko ja ci powiem w tym pewnym momencie, kiedy będzie, będę gotowy do zaczęcia prób. Będę uczestniczył w próbach, ale... I on to zrozumiał. Nie wiem, czy inny reżyser był w stanie zrozumieć, co ja do niego mówię. Byłem, a ja po prostu wykonywałem taką autoterapię siebie, żeby móc w ogóle stworzyć tę postać, którą stworzyłem. To koszt tego był, to jest na inne opowiadanie. I jak już stworzyłem tę postać, no to myślę, że dlatego mnie zaangażował do filmu. Już nie mówiąc, że już grałem we Francji, w teatrze. I no już miał, już nam się tak wspaniale pracowało. To był wielki spektakl jego. Wielki. Dekoracja Krystyny Zachwatowicz. Niesamowity zupełnie spektakl. Odczytywany w kontekście politycznym. Czyli spłaszczony, ja nie lubię takiego bezpośredniego przekazu. Niemniej jednak wielki spektakl. Sztuka jest wspaniała, aktualna i tak dalej. No i potem jak film, no to ja już miałem rolę gotową, bo czym się przynajmniej w jednej rzeczy różni teatr od filmu, że teatr to jest tak jak laboratorium. Codziennie pan wchodzi do tego samego pomieszczenia, probówki, mikroskop, bada pan, a w filmie nie. Nie ma czasu. Jeszcze wtedy w ogóle. Tak tutaj proszę taśmę, nie ma. To jest niemożliwe. To jest produkt jednak, jakby na to nie spojrzeć. I żeby to sobie ułatwić, pomyślał sobie, żeby wziąć aktorów polskich. Nie musiał przekonywać do siebie nikogo. Żeby pokazać Francuzom, Wajda nie znał francuskiego, to jednak przez tłumacza się próbuje inaczej, przez tego, żeby pokazać francuskim aktorom, jak grają Polacy. W związku z tym, że ja jestem Polakiem, Robespierryści Polacy, no i Gérard Depardieu, no i pierwsze sceny nakręciliśmy razem i potem on pokazał to francuskim aktorom. I w ten sposób myślę, że się to bardzo, bardzo to inteligentnie wymyślił i tak ten film powstał. Wspomniał pan wcześniej o Wajdzie, o jego doborze obsady, o tym, jak miał stosunek do aktorów. I pamiętam, że w którymś z wywiadów użył pan określenia, że Wajda był malarzem dusz. W czym to się objawiało? Myślę, że Wajda w ogóle odbierał tak świat. I niezależnie od tego, że miał bardzo skonstruowany, precyzyjny pogląd na pewne rzeczy, czyli polityczne, był w tym bardzo klarowny, to jednak w sztuce, to w tym, co robił, to robił, jego zawsze fascynowały. To była jego niesłychana siła,
On po prostu zawsze dał się porwać jakimś tematem. O. I ktoś mu powiedział coś. I on nagle, i to jest intuicja też, i on nagle się tym zachwycał i się oddawał temu. Właśnie o to współtworzenie ról chciałem zacząć od Ziemi Obiecanej, od samego początku, ponieważ ten film trochę pana Daniela oraz pana Andrzeja określił jako aktorów wajdowskich. Bardzo ten film zżył was z panem Andrzejem, ale podobno na początku do roli Moryca przymierzany był Jerzy Zelnik, a pan do roli filmowego męża Kaliny Jędrusik. Jak to się stało, że jednak zagrał pan tę rolę? Wie pan, nie przymierzył się, tylko Zelnik miał grać tę rolę. Już. Ale właśnie rozmawialiśmy kilka lat temu z Wajdą na ten temat. Ja jestem aktorem, który nie gra wszystkich ról, który otrzymuje propozycje. Ja wybieram rolę i tak zawsze postępowałem, bo nie jestem producentem swoich ról, tylko wybieram rolę te, w których uważam, że mogę coś powiedzieć. To jest dla mnie, jakby tak najprościej mówiąc, podstawowa moja filozofia bycia aktorem. Inaczej nie byłbym aktorem, bo to jest inaczej zajęcie, które mnie nie interesuje. I kiedy mi zaproponował rolę męża Jędrusik, ja przeczytałem ten scenariusz, który mam zresztą do dnia dzisiejszego gruby na takiej maszynie napisany. Wajdzie się nie odmawia, nigdy zagrałem w Wielkim Tygodniu małą rolę. Ja zresztą nie uważam, nie ma małych ról, role są wspaniałe, są dobre albo złe. Ale zadzwoniłem do niego, mówię, wiesz, Andrzeju, dobrze, może oczywiście warto, dobrze, ja to przyjmuję, tylko czy musisz wymyślić sceny? On mówi, jakie sceny? No sceny takie, że popatrz się, ja byłem bardzo ładnym chłopcem, może wszystkim się podobałem, ale byłem ładnym, młodym chłopcem. Mój Daniel Lubrzycki, ładny chłopiec. No i nagle żona moja zdradza mnie z Olbryskim. No to mówię, wiesz co, to trzeba to mu to pokazać. Film jest sztuką konkretną, to nie możesz sobie powiedzieć jak w literaturze coś. Poczuła, że to poczucie musi być pokazane w obrazku. Ja mówię, no bo wiesz, no pokazać dlaczego kłócą się niezgodność. No. On to, długo mu to wytłumaczył, on mówił tak, zgodził się. Mija czas, jak to byłem w Uzbekistanie, kręciłem film Mieszka Rybkowskiego, grałem Mieszka Pierwszego. Przyjeżdżam, miałem długie włosy jeszcze wtedy, w ogóle miałem włosy. I asystentka mówi w Łodzi, nad Wajda się nie odważył do mnie, bo on był bardzo takim delikatnym człowiekiem. Przyjdzie powiedzieć, żebym zrobił próbne zdjęcia. Ja nie robię w ogóle próbnych zdjęć, castingu w życiu nie robiłem. Nie robię castingu, bo źle wypadam na castingu. To jest taki sprawdzian, jak egzamin, denerwuje się. No i mówię, że czy ja bym, Wajda bardzo by chciał, żebym zrobić taką scenę, ta, która zresztą potem w filmie taka zrobiła, tą, kiedy on mnie wsadza rękę w gardło i tak. No, wtedy mnie jeszcze nie wsadzał, bo może bym odmówił roli. Ale jak mi to powiedział, to ja poszedłem do dziewczyn, to w Łodzi było, w wytwórni filmowej, poszedłem do moich dziewcząt, które znałem z charakteryzacji, mojej dziewczyny, czy macie rudą farbę? Mają, no i bo skojarzyłem, że jeżeli mam grać żydowskiego Żyda, no to to nie Wojt, mam długie włosy poza tym, to myślę sobie, jakbym na czarno się przeprobował, to by było ewidentne, czarny nie pasuje, ale rudy bardziej mógłbym być. No i zrobiły mi tu takie, schowały mi te włosy, pofarbowały na rudo i ja zagrałem tę scenę. Chyba ja uważam, że gdybym miał mnie tylko po ocenie tej sceny
zaangażować, to bym nigdy tej roli nie zagrał. Bo na pewno nie wierzę w to, że mogłem to dobrze zagrać, bo nie wiem co, bo ja muszę wiedzieć, co, czego chcę i tak dalej. Ale zobaczył mnie z Danielem w tej scenie. No i zdecydował, że to ja. A dlaczego chciał? Bo nagle rozmawialiśmy niedawno. Mówi, sobie pomyślałem, że jednak tyż byś to zagrał. Bez powodu, bo w książce Moritz Welt jest przystojnym amantem, a ja nie byłem amantem w tym sensie. I napotkał się na wiele sprzeciwu. Mówi, nie wygłupię się. Nie, Przoniak, nie, to jest zły pomysł. Ale on się uparł. I tutaj rozmawialiśmy o intuicji, to jest intuicja. No jak mi dał tę rolę, no to oczywiście ja postawiłem swoje warunki, nie finansowe, tylko artystyczne. Powiedziałem tak, że Andrzeju, jak, dobra, on wiedział, że nam się dobrze współpracowało i tak dalej. Tylko jednej rzeczy nie zrobię. I nie ma takich pieniędzy i bym nie zrobił. Nie podpalę fabrykę Polakowi. Bo jako Żyd nie, tego nie zrobię. Z wielu względów, a główny, to proszę pamiętać, że ten film był kręcony w 1971 roku, kiedy była Polska po całej politycznej zawieruszy marca i antysemityzmu. Jakby tego nie było, też bym nie zagrał. Bo jestem uczulony na polski antysemityzm, w ogóle na antysemityzm, ale na polski antysemityzm szczególnie. I nie chciałem przykładać do tego ręki, najprościej mówiąc. Bo nie. Tak jakbym z innym kontynentem. No i tak powstał pomysł z kolei na to, kto ma podpalić fabrykę. No to bo jak nie Moritz Welt interesy, to ktoś musi podpalić. No i to wymyśliliśmy, wszystko myśleliśmy, pracowaliśmy, że to w takim razie ten zazdrosny mąż, którego żona zdradza z Lubiskim, no to z zemsty podpali, tak powstała Ziemiowiec. Właśnie, bo to też nie była jedyna zmiana scenariusza, bo też jest ta słynna scena, w której pan macha ręką do kamery po wyjściu od kupca. I biorąc pod uwagę tą scenę i również tą zmianę scenariusza, co sprawiało, że Wajda tak panu ufał w kwestii scenariusza, to znaczy zgadzał się na te zmiany i akceptował je? Czy to wcześniejsze zaufanie teatralne to zbudowało, czy też pana zaangażowanie w to wszystko, bo jednak nie zawsze Wajda zgadzał się na zmiany scenariusza. Tak. A scena, o której pan mówi, po moim wyjściu od tego kupca, czyli on był, nie wiem, czy Grinszpan. Mianowicie miałem poczucie, że ja to co chcę zagrać, pokazać widzowi, nie jestem w stanie tego wykonać. Tak jak powiedziałem przed chwilą, że nie można zagrać świętości. Można udawać, miny robić, a ani świętość nie na tym, przecież na tym polega. Czy Boga? To jest nie do zagrania, to wykracza poza. Tak samo to poczucie radości i sukcesu po wyjściu jego, ja wiedziałem, że środki aktorskie mają pewną granicę i nie wiedziałem, co zrobić. A mam taką alergię na udawanie i oszukiwanie siebie, to lubię, że nie mnie to... I męczyłem się z tym. I Witek Słobodziński postawił kamerę tak niziutko tutaj. A ja rozlany potem, tak wymyśliliśmy tę scenę, rzuciłem się szczęśliwy, że udało mi się tam tego wyprowadzić w pole. Ale to było za małe. To bym robił spocony i to mógłbym tak mogła tak scena zakończyć się, ale ja pomyślałem sobie tak, ja chcę pokazać widzowi metafizyczne szczęście, jak pokazać metafizyczne. No i jak kamera stała, nagle tak, ja to byłem tak niżej niż teraz tu siedzę, tak zobaczyłem tę kamerę, a to jest kino, i pomyślałem sobie, to ja zamacham do widza.
przekroczę linię, jestem pierwszym po Woody Allenie, który przekroczył ekran. I mówię, wiesz co, Andrzej, ja to zrobię. To było tak, tak nieoczekiwane. Witek Sobociński był, że macha, zamacha. To, a ja mówię, słuchaj, to słuchaj, jak coś, to wytniesz tę scenę. A jak uznasz, że dobra, no, że ta, to rzeczywiście służy, to postawisz tam, bo to była szeroka brama taka wyjściowa, to postawisz jakiegoś ciecia z miotłą, będzie zamiatał, nie? No i ujęcie na mnie, tam ten zamiata, ja już, radość, no tak człowiek i szczęśliwy idzie ulicą, uśmiecha się do wszystkim, to ja do niego. I zostawił moją wersję. I dlatego ta scena, wszędzie mnie o tę scenę pytają, no bo rzeczywiście ja, no bo udało mi się dokonać nie środkiem aktorskim tego, co, o co mi chodziło. Bo tylko, no jakby to powiedzieć, no metafizyka, nie, tak, że w zmartwychwstanie to jest metafizyka, prawda? Jednemu się udało. No i to jest metafizyka czyni cuda, no to ja zamachałem i do widza, który siedzi w kinie, patrzy, a Przonia, który tego to macha, a udało się. Czy czuje pan, że została w panu jakaś cząstka z Wajdy, to znaczy coś, co się panu kojarzy z Andrzejem Wajdą, albo taki moment w karierze artystycznej, który pan kojarzy bardzo z nim? No, może jestem Paryżaninem i mieszkał w Paryżu, dlatego że dzięki Wajdzie. No, chyba na pewno. Dlatego, że Wajda to jest jednak reżyser najbardziej polski oglądany był. Wajdy filmy się oglądało. No i reżyser, który mnie zobaczył we Francji w filmie, zresztą Daniela Rubyckiego też, no to zaproponował nam rolę w teatrze. Z Gerardem zresztą Depardieu. I w ten sposób się znalazłem na scenie teatru francuskiego. To jest pierwsza rzecz. No i tak dalej, potem się to potoczyło. Bez tego, gdyby nie diament nawet zakopany w ziemi, że nie wiemy, że on jest tam, no to nie jest diamentem, prawda? Pomimo, że jest. A druga sprawa, już taka może bardziej istotna, to jest Wajda, dla aktora reżyser jest niezwykle istotny. I ja miałem to szczęście, że z Wajdą się spotkałem, między innymi dlatego, że aktor jest bardzo delikatną strukturą. Bardzo jakby to łatwo go zaburzyć i zamknąć. W ogóle człowieka łatwo zamknąć. Na wieki, na zawsze. Dziecko, jak nie ma szans rozwoju, można go bardzo łatwo uszkodzić. Aktora też łatwo uszkodzić. Ja miałem to szczęście, że spotkałem wielkich, największy pól z dwóch jakby stron reżyserów w Polsce, Konrada Swinarskiego i Wajdę. Mianowicie, że pomógł mi, proponując mi takie role, rozwijać się. Bo jak zauważycie na przykład tak role filmowe, to bardzo często aktora się obsadza po tej roli, którą on zagrał, taką samą rolę. No, ja dostawałem, zresztą po Wierchowieńskim, powiem, takie same role, tak oczywiście odmawiałem. Ale jednak przez to, że pracowałem z Wajdą i w teatrze, i w filmie, to jednak jak tak spojrzę na wiele spraw, to ja mam za każdym razem zupełnie co innego. I to jest to bogactwo, które otrzymałem, bo ja uważam, że przynajmniej to mnie interesuje i fascynuje, jeżeli fascynuje mnie, a fascynuje mnie sztuka aktorska eklektyczna, że można być Korczakiem i można być Robespierrem i można być Morycem Weltem,
i próbować być Panem Jezusem. To naprawdę ładna puenta.